Kontynuując serię Krzyż, przychodzimy do lekcji czwartej, żyjąc tym, co niemożliwe. Nasz fragment pisma to 1 Mojżeszowa 3, wiersze 1 do 7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Życie chrześcijańskim życiem nie jest trudne, ale jest ono niemożliwe. Bóg powołał nas, byśmy żyli życiem kogoś innego. To życie i powołanie może się realizować tylko na Boży sposób i z Jego środków. Adam stanął przed niemożnością, kiedy miał dokonać wyboru. Przed Adamem były dwie drogi, reprezentowane przez dwa drzewa. Wszyscy od czasów Adama musieli podobnie nauczyć się, że Bóg nie odda swoich środków, aż człowiek odłoży wszystko, co jest naturalne i cielesne. Nie ma neutralnego gruntu. Człowiek albo będzie spożywał z drzewa poznania dobra i zła, wykonując swoją wolę, lub z drzewa żywota i otrzyma nieograniczone Boże bogactwo dla realizacji Bożych zamiarów. Zachłanna filozofia życia nie może być połączona z Bożym życiem dawania. Są dwie drogi i dwie filozofie. W ogrodzie Eden najważniejsze miejsce zajmowało drzewo życia. Nie było zakazu spożywania jego owocu. Sama nazwa powinna przemówić do Adama, ale on tego nie zrozumiał. Kiedy Adam się zastanawiał, Ewa za namową szatana podeszła do innego drzewa, którego owoc był zakazany przez Boga. To drzewo reprezentuje życie niezależne i drogę samolubnych ambicji. Bóg chciał, by Adam i jego rodzina dokonywali moralnych wyborów. Drzewo życia ilustruje drogę dawania i życie oddane Bogu. Ci, którzy uczestniczą w takim życiu, wypełniają Boże zamiary. Takie osoby przyjmują niebiańską drogę życia, czyli złączenie z krzyżem. Ponieważ takie życie zawsze podąża do Boga, jest otwarte na pełne uczestnictwo w życiu Chrystusa. Drzewo poznania dobra i zła, z drugiej strony, jest drogą brania i chciwości. Jest to życie niezależności od Boga. Życie, które chce korzystać z Boga, ale nie poddawać się Bogu. Kiedy nasi pierwsi rodzice zjedli zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła, w ich umysłach zrodził się nowy pomysł o niezależności. Ich emocje zostały poruszone, gdyż owoc był przyjemny dla oczu i powodował pożądanie. Rozwinął się umysł mający zdolność rozumowania, gdyż było powiedziane, że człowiek stanie się mądry. Jego wola została wzmocniona i w przyszłości mógł sam decydować, którą drogą pójdzie. Już nie był zależny od Boga i od Jego instrukcji,
gdyż w swoich oczach stał się niezależny. Adam miał wybór, albo żyć według duszy, albo według ducha. Musiał podjąć decyzję. Rozumiejąc, jaką drogę obrał Adam, możemy widzieć, jak to wpłynęło na jego rozwój. Pamiętajcie, że to był pomysł Boga, by Adam miał żywą społeczność z Nim, to znaczy, by ludzki duch był pod władzą i kierownictwem Ducha Świętego. Wtedy zdolności Adama, umysł, emocje i wola byłyby używane przez Ducha Świętego. A ponieważ Adam postanowił działać niezależnie od Boga, spożywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, postanowił rozwijać siłę swojej duszy. Odtąd człowiek był już nie tylko duszą żyjącą, ale żył według duszy, duszewnie. Przez upadek duch ludzki, który był Bożą ścieżką kontaktu z człowiekiem, już nie był wrażliwy. Bóg powiedział, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Grzech nie tylko oddzielił człowieka od Boga, ale odizolował człowieka od tego, kto chciał dzielić Boże życie z ludzkim duchem. Duch człowieka umarł dla Boga, zamiast połączyć się z Nim w życiowej jedności. Biologiczna definicja śmierci brzmi odłączenie od zgodności ze środowiskiem. Adam odwrócił się od duchowej orientacji. Jak oko jest martwe, jeżeli nie reaguje na przedmioty umieszczone przed nim, tak człowiek jest martwy przed Bogiem, kiedy nie reaguje na Boga. Adam i nowe stworzenie mieli taki sam wybór, by albo żyć według duszy, albo według ducha. Bóg stworzył Adama i dał mu duszę. Nigdy nie chciał, by dusza zastąpiła ducha i była ożywczą siłą człowieka. Bóg tak stworzył człowieka, że zawsze musi mieć duszę. Ale dusza miała być środkiem, za pomocą którego duch będzie wyrażał samego siebie. Dlatego nowe narodzenie ma odpowiednio ustawić mechanizm we właściwym porządku, by człowiek zamiast żyć siłą duszy, doszedł do duchowej jedności z Bogiem i zaczął żyć przez Jego ducha. Przez to Bóg wykonuje swój plan synostwa. A synostwo oznacza wyraz Jego życia w istotach ludzkich. Przez nowe narodzenie Chrystus staje się naszym życiem i nie pozwoli nam na kontynuowanie Bożych celów w naszej własnej sile. Nie jesteśmy powołani do produkcji, ale do uczestnictwa w Jego życiu i celach. Izrael nauczył się tej lekcji przez 40 lat wędrówki po pustyni. Kiedy Bóg powołał ich do Kanaanu, zobaczyli tam obwarowane miasta i olbrzymów. Zdobycie tego było niemożliwe w ich własnej sile. Mury Jerycha były tak samo grube i wysokie 40 lat później. To, co było niemożliwe, stało się możliwe przez proste zaufanie i posłuszeństwo. Chociaż udział Izraela w Bożej metodzie powodował, że dla ludzi w mieście wyglądali na niemądrych, był to sposób, w jaki Izrael odkrył tajemnicę życia tym, co niemożliwe. Nie może być takiego uczestniczenia, ani podejścia, ani kwalifikacji, aż nauczymy się żyć Jego życiem. Jest to życie zamienione. Słowo odnowienie w Izajasza 40:31 naprawdę oznacza wymianę. Ci, którzy oczekują Pana, będą mieli odnowioną lub zamienioną siłę. To jest ta tajemnica. Chrześcijanin zamienia swój stary sposób życia i źródło na nowe. Nasza słabość jest zamieniona na Jego siłę. Jesteśmy powołani nie tylko, by otrzymać Jego życie,
ale jesteśmy powołani do pełnego uczestniczenia w życiu Chrystusa. Niech nikt, kto jeszcze pozwala na dominację samolubnych celów w życiu, nie wyobraża sobie, że w jakiejś mierze jest uczestnikiem życia Chrystusa. Jezus będzie w nas żył tylko jednym rodzajem życia, a jest to życie wylewane dla innych. Jest to marzeniem głupca, by chcieć przypisywać dla siebie życie Chrystusa, mając niewiele zainteresowania codziennym oddawaniem swojego życia Bogu. Popatrzmy na Bożą metodę aprobaty, czytając z 2 Piotra 1, wiersze 3 i 5. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Pokusy, mury i olbrzymy są częścią Bożego planu. Bóg nie podaje pełnej dojrzałości swoim synom w pokarmie z butelki. Kiedy przychodzi pokusa do złego, Piotr powiada, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Kiedy mury są zbyt wysokie, mówi, uzupełnijcie waszą cnotę poznaniem. Kiedy ten kraj jest pełen tymczasowych błogosławieństw, nie pobłażajcie sobie. Wiersz 6 mówi, dodajcie do poznania powściągliwość. Jeśli Kanaan jest pełen olbrzymów, dodajcie cierpliwość. Jeśli poganie atakują wasz dom fałszywymi błyskotkami, wyrzućcie ich. Jest czas na cierpliwość, ale teraz dodajcie pobożność. Czy sąsiedzi albo nawet bracia nie rozumieją was? Wiersz 7 mówi, dodajcie braterską uprzejmość i miłość, co oznacza wytrwanie. Kiedy uświadomimy sobie, że tego nie można oczekiwać od starego drzewa, zobaczymy, w czym był nasz problem. Z którego drzewa żyjemy? Fizycznego czy duchowego? Póki nie odetniemy się od starego drzewa, które z natury jest dzikie, nie nauczymy się żyć i czerpać z nowego źródła. Jesteśmy poślubieni komuś innemu. Wzbranianie się przed drogą krzyża pochodzi z ignorancji błogosławieństw, do których ta droga prowadzi. Najbardziej radosnym momentem w życiu oblubienicy powinien być moment, kiedy traci ona swoje nazwisko przy ślubie przed ołtarzem. Przyjmując nazwisko męża, ma utracić swoje życie dla niego. Jest poślubiona komuś i w tym związku ma nowe źródło życia. Podobnie, najbardziej błogim momentem naszego życia powinien być ten, w którym my przez dzieło krzyża odrzuciliśmy nasze prawo do stanowienia o sobie i uznaliśmy siebie za umarłych dla grzechu i świata, a ożywionych chwalebnie i wspaniale dla Niego.